Łodzi, a no, pierwszy raz taki występ plenerowy, czy nie wiem, ile się... Szczerze mówiąc, jesteśmy trochę zaskoczeni, bo wydawało nam się, że to będzie taka raczej luźna publika przechodząca na 5 minut, na minutę. Jakieś takie tłumy, które sobie po prostu mijają scenę. Okazało się, że jednak było trochę bardziej zgromadzonych pod sceną i jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Ale nawet nas zdziwiło to, że były oklaski z numerami tam sporadyczne, ale super. Ktoś klaskał, prawda? No i to nie nasi znajomi. Myśleliśmy, że ludzie pouciekają, bo wiadomo, cała koncepcja tej imprezy pewnie nie była typową koncepcją, na której mogłaby wystąpić taka grupa jak my, wiadomo, Jarmark. Usłyszeliśmy nazwę Jarmark, pomyśleliśmy, że jeśli chodzi o Jarmark, to należałoby zagrać coś po ludowemu, nie? No, ale jesteśmy mimo zaskoczeni, bo ludzie nie uciekli. Nie uciekli ludzie. A co myślicie o Łodzi? Wydaje mi się, że Łódź jest bardzo otwarta, jest pewne środowisko, które sprzyja działaniom tego typu, szczególnie muzycznym. Zresztą Łódź słynie z tego, że powstało bardzo wiele kapel, które grają muzykę alternatywną, zbliżoną trochę do charakteru w ogóle tego miasta, czyli no, wiadomo, fabryki, pewien industrial. No i myślę, że no, jakoś się odnajdujemy w tym klimacie, nie? No to jest ciekawa sprawa, bo my w ogóle przeprowadziliśmy się z Kielc tutaj i Łódź bardzo nas tak miło przytuliła, poczuliśmy się tutaj jak ryby w wodzie. Tak jak Marcin mówił, jest tu mnóstwo naprawdę świetnych kapel. Ja sobie czasem wyobrażam, że Łódź to jest taki Manchester angielski, że jest, jest tu takie centrum, jest pewna scena. I to rozwija się w dobrym kierunku i jest mnóstwo świetnych kapel. Dla zespołu grającego taką muzykę jest to chyba jedyne miasto, które może inspirować ku temu. Jest dużo głosów, że ludzie mówią, że Łódź jest szara, brudna, ale to są bzdury. Łódź jest najlepsza. Krótkosiężnych planów planujemy, znaczy to już jest praktycznie, że tak powiem, sprawa dogrywana. Wydajemy płytę na przełomie października, listopada i to jest nasz plan. Ona będzie do kupienia, czy będzie jakoś tylko na koncertach? No myślę, że będzie do kupienia w sklepach muzycznych, tak. Mamy taką nadzieję przynajmniej, że dystrybutor, prawda, wywiąże się z zadania i będzie ją wszędzie można, prawda, nabyć.